Książka jest o szkotach. Główny wątek to oczywiście ci żołnierze najemnicy, którzy przebywali tutaj w ramach wojny 30-letniej. No, Szkoci na Pomorzu pojawiali się bardzo wcześnie, bo od średniowiecza, głównie w charakterze kupców, handlowali. Stąd z Pomorza także wywożono towary do Szkocji. No, potem pojawiali się jako studenci, profesorowie uczelni pomorskich, byli pastorami. No i w XVII wieku, w ramach wojny 30-letniej, pojawili się jako najemnicy w armii duńskiej najpierw, a potem w armii szwedzkiej. No, biorąc pod uwagę Szkotów, którzy byli osiedleni, mieli wpływ oczywiście. Mieszkali w szeregu miast, i to dużych pomorskich, nie tylko w Szczecinie, ale i w Gryfie, i w Strzałowie, i w Kołobrzegu. Nie tylko byli kupcami, ale jak wspomniałem, pastorami, uczonymi. Istnieje szereg dokumentów w archiwum w Szczecinie, które pokazują, że poza tym, że mieszkali i handlowali, to jeszcze starali się wpłynąć czy wniknąć w społeczeństwo danego miasta, domagali się praw. Nawet są dokumenty, które świadczą, że w obronie tych Szkotów na Pomorzu występowali ich władcy Anglii i Szkocji. Na początku na Pomorzu Szkotów nie bardzo ceniono. W sumie traktowano ich podobnie jak Cyganów. Wystrzegano się ich, były wydawane edykty przez władców pomorskich. Potem jednak z biegiem czasu, kiedy oswojono się z ich obecnością, zauważono, że no, są to partnerzy i w wymianie handlowej, a także i w innych dziedzinach życia. Pierwsza część opowiada o tym, jak służyli w armii króla duńskiego Chrystiana IV w latach 1625-1629, potem w armii króla szwedzkiego Gustawa Adolfa, później królowej Krystyny i na końcu kilka biografii oficerów pochodzenia szkockiego służących w różnych armiach, w armii i szwedzkiej, i cesarskiej. Tutaj ten rozdział traktuje chronologicznie aż do końca wojny 30-letniej. Książka jest do nabycia w wydawnictwie w Choszczynie, w wydawnictwie Ares i w szeregu księgarniach internetowych na terenie całego kraju. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w dzisiejsze czwartkowe popołudnie na prezentacji nowej książki znanego nam wszystkim pana Grzegorza Jacka Brzuskowicza, pasjonata historii regionalnej. Co chwilę mamy nową książkę pańskiego autorstwa, dzisiaj kolejna o takim dosyć ciekawym, zagadkowym tytule o żołnierza szkockich, żołnierza fortuny. Jest tam epizod też historii Pomorza Zachodniego, także myślę, że będzie to ciekawe spotkanie, ciekawa książka. Ujawni nam pan kolejne szczegóły, może nieznane z naszej regionalnej historii.
Jeśli to jacyś oficerowie albo żołnierze mieli być wzięci do niewoli przez wroga, kiedy byli na naszej służbie, zapłacimy okup za nich na własny koszt. Jeśli jacyś oficerowie albo żołnierze będą ranni albo niezdolni do brania udziału w operacjach wojennych, dostarczymy ich do domu na naszych własnych statkach, a każdy powinien otrzymać też zapłatę za miesiąc służby.